10 największych wojen z udziałem Polaków. Wojna polsko-rosyjska, konflikt zbrojny pomiędzy Rzeczpospolitą a Rosją toczony w latach 1609-1618. Car Wasyl IV Szujski, pamiętający niedawne dymitriady i obawiający się kolejnej polskiej interwencji w sprawy Rosji, zawarł 28 lutego 1609 roku w Wyborgu wymierzony w Rzeczpospolitą sojusz ze Szwecją. W myśl jego postanowień Karol IX Waza miał oddać w ręce rosyjskie twierdze w Inflantach, odbite w czasie wojny polsko-szwedzkiej. Grupusy szwedzkie połączyły się z wojskami rosyjskimi. W kwietniu 1609 roku do Nowogrodu Wielkiego przybyło 15 tysięcy żołnierzy szwedzkich i najemników z Francji, Szkocji, Niemiec i Anglii. Skopin Szujski na czele 27-tysięcznego zgrupowania wojsk szwedzko-rosyjskich podjął próbę zniesienia polskiej blokady Moskwy 23 lipca, rozbił wojska Aleksandra Zborowskiego pod twerem zmuszane zostały jednak w wyniku buntu nieopłacanych żołnierzy cudzoziemskich do zaniechania planów ataku na oblegających Moskwę Polaków. W Rosji rocznica wypędzenia Polaków z załogi z kremla 7 listopada 1612 roku, bo w końcu do tego doszło, jest od 2005 roku obchodzona jako święto narodowe pod nazwą Dzień Jedności Narodowej. Rozwiewam oczywiście tutaj wątpliwości wojna została wygrana właściwie częściowo przez Polaków, częściowo przez Rosjan powiedzmy, że została nierozstrzygnięta, bo tutaj, zdania Historyków są podzielone, ale Polacy Moskwy nigdy nie zdobyli. Przejęliśmy ją, ale dzięki rozgrywce politycznej, bo mieliśmy świetnych polityków, ale niestety nie militarnie. Wojna polsko-szwedzka o Inflanty. Wojna w latach 1600-1611 stanowiła dalszy ciąg szwedzko-polskich sporów dotyczących podziału ziem dawnego zakonu kawalerów mieczowych. Dodatkowym czynnikiem była walka o tron szwedzki między Karolem Sudermańskim a Zygmuntem III Wazą. Po latach walk, zagrożeni przez Danię Szwedzi nie zdecydowali się na wysłanie kolejnych wojsk do Inflant. Działania wojenne wygasły, a wybuch wojny kalmarskiej skłonił Szwedów do przerwania wojny z Rzeczpospolitą. Ostatecznie w kwietniu 1611 roku Szwecja i Rzeczpospolita podpisały rozejm na 9 miesięcy, śmierć Karola IX. Niepowodzenie szwedzkie wojnie z Danią oraz zaangażowanie się Zygmunta III w wojnę z Rosją sprawiły, że obie strony w kwietniu 1612 roku chętnie przedłużyły rozejm o 10 miesięcy, a 20 stycznia 1614 roku zawarto układ. O zawieszeniu broni na ponad 2 lata, czyli do 29 września 1616 roku wojna została wznowiona w 1617. Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim, wojna pomiędzy Królestwem Polskim i Wielkim Księstwem Litewskim wspieranymi lennikami obu tych krajów oraz najemnikami z Królestwa Czech, uciekinierami ze Złotej Ordy i chorągwiami prywatnymi, a zakonem krzyżackim wspartym przez Królestwo Węgier, rządzone przez Luksemburgów i Rycerstwo Zachodnioeuropejskie. Można powiedzieć, że była to wojna wschodnio-zachodnia, z czego Polska była po stronie wschodniej, zaś Krzyżacy, jak i Węgrzy byli po stronie zachodniej. Przyczyn wybuchu wojny było wiele, zakon starał się zdobyć żmudź, rozdzielającą jego posiadłości. Objęcie godności wielkiego mistrza zakonu przez Urlika von Jungingena, zwolennika ostrej polityki wobec Polski, próby rozerwania sojuszu Polski-Litwy oraz wybuch powstania ludności na żmudzi popartego przez wielkiego księcia litewskiego Oficjalnie wojna zakończyła się zwycięstwem Polski podpisaniem 1 lutego 1411 roku w Toruniu pierwszego Pokoju Toruńskiego. Zakon w wyniku wojny stracił swoją przewagę nad Królestwem Polskim i wszedł w okres schyłku swojej potęgi, natomiast wzrosło znaczenie Polski i Litwy w Europie, które zaczęły odgrywać coraz większą rolę na arenie międzynarodowej. Zakon krzyżacki poprzez rezygnację ze Żmudzi stracił szansę na połączenie się ze swoją gałęzią w Inflantach. Powstanie Chmielnickiego, powstanie Kozaków Zaporowskich i chłopstwa ruskiego pod przywództwem hetmana kozackiego Bohdana Chmielnickiego przeciwko Rzeczypospolitej trwało w latach 1648-1657. Okres przypadający przed powstaniem Chmielnickiego charakteryzował się wyobrażeniem kozaków przez polskich literatów jako krainy urodzajnej i strażnicy kresowej, której rycerstwo polskie broniło jako bramy wejściowej w głąb kraju. Zniszczenia, które ze sobą przyniosła rebelia kozacka miały swój wydźwięk w wielu ówczesnych dziełach. Potop Szwedzki. Najazd Szwecji na Rzeczpospolitej w latach 1655-1660, będący jedną z odsłon II wojny północnej, formalnie zakończył go pokój w Oliwie, zawarty w 1660 roku. Wojna ze Szwedami toczyła się równolegle z wojną polsko-rosyjską 1654-1667, znaną jako Potop Rosyjski. Potop Szwedzki był jedną z odsłon wojen prowadzonych przez Szwecję, która dążyła do całkowitej dominacji nad morzem bałtyckim Wynikiem czego były wcześniejsze wojny z Polską oraz uście Wisły i Inflanty. Konflikt miał również swoje korzenie w sporze o tron Szwecji w obrębie dynastii Wazów, do czego zgłaszali pretensje królowie polscy w tej dynastii. Szacuje się, iż w wyniku działań wojennych ludność Warszawy zmniejszyła się aż o 90%. Do dziś nie zostały w większości odnalezione zagrabione przez Szwedów dobra kultury polskiej. Z tych, które odnaleziono można wymienić dwa brązowe lwy, które zdobią do dzisiaj siedzibę królewską w Sztokholmie. Wojna w Afganistanie. Zespół zapoczątkowanych 7 października 2001 roku militarnych i niemilitarnych operacji wojskowych prowadzonych przez Sojusz Północnoatlantycki niektóre państwa nie będące członkami NATO na terytorium Afganistanu w działaniach skierowanych początkowo przeciwko kierowanemu przez talibów i uznawanemu jedynie przez Pakistan, Arabię Saudyjską i Zjednoczone Emiraty Arabskie rządowi Afganistanu oraz jego siłom zbrojnym. Po militarnym rozbiciu sił sprawujących dotychczas faktyczną władzę nad Afganistanem, które Zdobyły ją w wojnie domowej z siłami Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz po przeprowadzonych wyborach parlamentarnych i prezydenckich działania ukierunkowane są na stabilizację sytuacji politycznej i społecznej w Afganistanie oraz budowę infrastruktury kraju. Z uwagi na zakłócenia procesu stabilizacji powtarzającymi się zamachami terrorystycznymi na ludność cywilną oraz atakami zbrojnymi na oddziały wojskowe NATO. Obecny konflikt w Afganistanie jest najdłużej trwającą wojną od czasu wojny wietnamskiej. Sojusz Północnoatlantycki Zapowiedział zakończenie swoich operacji militarnych w Afganistanie najpóźniej w 2014 roku. Mimo to do dziś pozostają tam żołnierze. Według szacunków ONZ ponad 70% ofiar cywilnych zginęło w wyniku ataków terrorystycznych i egzekucji prowadzonych przez talibów. W Afganistanie zginęło 43 polskich żołnierzy. Wojna polsko-bolszewicka, wojna pomiędzy odrodzoną Rzeczpospolitą Polską a Rosyjską Federacją Socjalistyczną Republik Radzieckich, dążąca do podboju europejskich państw i przekształcenia ich w republiki sowieckie zgodnie z ideologią, doktryną polityczną i programem politycznym Rosyjskiej Partii Komunistycznej. We wrześniu 1920 roku Włodzimierz Lenin, w czasie przemówienia na dziewiątej konferencji Rosyjskiej Partii Komunistycznej, przedstawił główną według niego przyczynę wojny polsko-bolszewickiej. Wojna przez cały okres trwania toczyła się się równolegle w wymiarze militarnym i bardzo silnie zaakceptowanym w wymiarze politycznym. Trwała w latach 1919-1920, a jej najważniejszymi epizodami militarnymi były wyprawa kijowska, bitwa warszawska, kontruderzenie z nad Wieprza, bitwa pod Komarowem i bitwa nad Niemnem. 12 października 1920 roku delegacja Sejmu Rzeczypospolitej i rządu Rzeczypospolitej oraz delegacja rządu Związku Radzieckiego zawarły w Rydze zawieszenie broni. 18 marca 1921 roku również w Rydze podpisany został pokojowy traktat ryski, który wytyczył granicę polsko-radziecką. Do agresji Związku Radzieckiego na Polskę traktat regulował stosunki pomiędzy Drugą Rzeczpospolitą a Rosją. Wojna z Turcją. Wojna polsko-turecka pomiędzy Rzeczpospolitą a Imperium Osmańskim i sprzymierzonym z Nieuchanatem Krymskim, toczona w latach 1672-1676. W wojnie tej wojska polskie dla obrony przed licznymi czambułami tatarskimi działały w silnym rozproszeniu. Błyskawiczne, nocne marsze. Często kończyły się zaskoczeniem i zmuszeniem nieuchwytnych Tatarów do bitwy. Dowodzona przez Sobieskiego armia koronna prowadziła działania ze zastosowaniem samodzielnej straży przedniej, której zadaniem było stworzenie jak najlepszych warunków do wejścia sił głównych. Kampania Chocimska z 1673 roku jest przykładem znakomicie przeprowadzonego manewru po liniach wewnętrznych nieprzyjaciela z zamiarem całkowitego zniszczenia jego głównych sił. Pod Żurawnem z kolei zamknięta w warownym obozie armia polska dała przykład wysokich umiejętności w działaniach obronnych. Druga wojna w Zatoce Perskiej. Konflikt zbrojny, który rozpoczął się 20 marca 2003 roku atakiem koalicji sił międzynarodowych na Irak. Po około trzech tygodniach walk siły międzynarodowe objęły kontrolę nad większością terytorium Iraku, obalając rząd tworzony przez partię Bas na czele z Saddamem Husseinem i rozpoczynając... Okupację tego kraju trwającą formalnie do 2005 roku. Siły międzynarodowe liczyły około 250 tysięcy żołnierzy amerykańskich, 45 tysięcy brytyjskich, 2 tysiące australijskich, 180 polskich. Oprócz tego siły te były wspierane od północy przez około 50 tysięcy partyzantów kurdyjskich. Siły międzynarodowe wkroczyły do Iraku od południa, przekraczając granicę od strony Kuwejtu i Zatoki Perskiej. Po pokonaniu armii irackiej rozpoczęła się okupacja Iraku. Dokonano rozbioru tego państwa na cztery części dwie amerykańskie, brytyjską i polską. Wojska okupacyjne straciły 279 żołnierzy, w tym 28 Polaków. Druga wojna światowa, największa wojna światowa w historii, trwająca od 1 września 1939 roku do 2 września 1945 roku. Teatr działań wojennych objął prawie całą Europę Wschodnią i Południowo-Wschodnią Azję, Północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami brały w niej udział państwa Ameryki Północnej, Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi, państwa Koalicji Antyhitlerowskiej. W wojnie uczestniczyło... Ponad 1,5 miliarda ludzi, w tym 110 milionów ludzi z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi. Polska w czasie II wojny światowej poniosła największe straty biologiczne. Na każde tysiąc mieszkańców straciła 220 osób i materialne. Pod naciskiem mocarstw Polska musiała również odstąpić Związkowi Radzieckiemu 48% swojego terytorium. Tracąc na wschodzie około 178 tysięcy km kwadratowych. Większość powstałych strat była skutkiem okupacji niemieckiej, z drugą część strat odpowiedzialne było ZSRR.